Oglądaliście Dzień Ćwira? Kto oglądał? Przyznać się. Świr wchodzi na scenę w maseczce, a przecież już pandemii nie ma i nie trzeba. Dezynfekuje mikrofon. No świr. Otóż nie, moi kochani. Nie jestem świrem, jestem Tomek Lewicki. I wskutek choroby, jaka mnie spotkała, wskutek chemioterapii, utraciłem i też antybiotyków, które do teraz muszę cały czas spożywać non-stop, utraciłem całą odporność organizmu praktycznie. I jakiś pyłek taki, który na was nie działa, na mnie może działać. Utraciłem też 28 kilo wagi. Utraciłem też trochę włosów. I tu, i tam. Ale wiecie, jednego nie utraciłem. Mianowicie nie utraciłem wiary w to, że wszechmogący, potężny Bóg, który posłał swojego Syna na świat, aby nie tylko mnie zbawić, ale także, aby mnie uzdrowić, że On tego dokona. Ale zaczynając od początku. Moja historia zaczyna się rok temu mniej więcej, kiedy zaczęło mnie coś dziubać w podbrzuszu. Ale wiecie, jak to facet, a nie chce dziubie. Dopóki to nie dokuczało mi zbyt bardzo, no to jakoś z tym żyłem. Ale mijał kolejny miesiąc, sierpień, wrzesień i w końcu już zaczęło mi to tak dokuczać, trochę już bardziej i bardziej, bardziej intensywnie, szczególnie po spożytym posiłku, że mówię, no nie, no coś trzeba z tym zacząć robić, trzeba to jakoś zdiagnozować, bo coś jest nie tak. To nie było normalne. No więc zacząłem diagnostykę. Wszystko to trwało, bo wiecie, jak to w Polsce wygląda, od Ajnasza do Kajfasza, prawda? Summa summarum, ostatecznie w styczniu miałem kolonoskopię, 18 stycznia, która wykazała, że w jelicie mam guza. I komentarz do tego badania był taki: operacja natychmiast. No fajnie, operacja natychmiast, ale wiecie, my nie żyjemy w Ameryce. Tu się nie dzieją rzeczy na pstryk, że ty dzisiaj się zgłosisz do lekarza, że panie, ja chcę mieć operację. A dobre, chodź pan na stół. No to tak nie działa, wiecie dobrze. No więc poszedłem na drugi dzień do szpitala zgłosić się. Okazało się, że muszę mieć specjalną kartę DILO, takiej szybkiej diagnostyki onkologicznej. No to zaś musiałem wyrobić tą kartę, poszedłem znowu na drugi dzień, w czwartek. No i kochani, zderzyłem się z polską rzeczywistością, mianowicie, ale proszę pana, to tak nie działa. Co pan sobie myśli? A ma pan już wyniki tej biopsji? Czy pan wie w ogóle, co panu jest? Przecież my nie możemy pana przyjąć do szpitala na operację, jak my nawet nie wiemy, co panu jest i co trzeba operować, czy można, nie można, jak i tak dalej. Ja mówię, wie pani co, ja się nie znam. Tu jest, lekarz powiedział, że operacja natychmiast. Poszedłem znowu w inne miejsce, tam to samo. Nie, no proszę pana, za 2 tygodnie będzie pan miał wyniki biopsji, to wtedy my się pana przyjmiemy. No dobrze. Ale wiecie, Pan Bóg zawsze ma lepszy plan niż człowiek. I On tak bardzo kocha człowieka, że On zawsze znajdzie drogę. To my często się gubimy, wchodzimy w ślepe ulice, a później niestety ponosimy tego konsekwencje. Często to jest wynik naszego nieposłuszeństwa, nie słuchamy Boga, nie interesuje nas, co On ma do powiedzenia, tylko sobie chodzimy własnymi drogami. Ale w tym przypadku, słuchajcie, i to się zaczyna już seria błogosławień, z których nawet nie jestem w stanie dzisiaj wymienić, było ich tak dużo. Wyobraźcie sobie, w piątek miałem już operację. Dlaczego? Bo Bóg postawił takiego lekarza, który zrobił mi natychmiast wymaz, zobaczył, że tam jest krew, gdzie nie powinno być krwi. Mało tego, kazał natychmiast zrobić tomografię. Okazało się, że oprócz tego guza jest jeszcze tak zwane wgłowienie, czyli że jelito wchodzi w siebie, jedno w drugie.
I to, wiecie, to jest też niesamowita historia, dlatego że to mnie bolało. Gdyby nie to wgłowienie, to ja nawet do dzisiaj bym nie wiedział, że mam raka w ogóle. I okazało się faktycznie operacja natychmiast, w czwartek się zgłosiłem, w piątek miałem operację, słuchajcie. I to było niesamowite, bo wiecie, że w Polsce to tak nie działa. Mało tego, wcześniej mnie odsyłano z kwitkiem, że to się tak nie da, że to się tak nie robi. To nie taka procedura. Ale wiecie, ja w tym wszystkim cały czas mówię, Boże, Ty jesteś ponad procedurami. Ty jesteś ponad tym, co człowiek mi powie. Ty jesteś ponad wszystkim. Ty jesteś wszechmogący, Ty wszystko możesz. Ja się oddaję w Twoje ręce. I faktycznie rozpoczęło się pasmo cudów. Miałem operację. Słuchajcie, no i okazało się, że to jest nowotwór złośliwy, mianowicie chłoniak złośliwy. No i trzeba rozpocząć chemioterapię. Wahaliśmy się, czy w ogóle rozpoczynać tą chemioterapię, czy nie polegać tylko i wyłącznie na Bogu, ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że okej, podejmiemy się tej chemioterapii. I pierwszą chemię przyjąłem 3 marca tego roku. Po tej chemii, słuchajcie, czułem się bardzo dobrze, co jest też niesamowitym błogosławieństwem, bo ludzie bardzo różnie przeżywają tą chemię. Spotkałem w szpitalu chłopaka, który po chemii pierwszej sparaliżowało mu nogi. I teraz chodzi w ten sposób, tak okrakiem. Więc to są nie przelewki, może być różnie. Ale dzięki Bogu modliłem się w ten sposób. Wiecie, jak jest w Biblii napisane. Cokolwiek zatrutego nie wypiję, nie zaszkodzi mi. I tak się modliłem. I faktycznie byłem, bardzo dobrze się czułem. Wyszedłem w poniedziałek z tej chemii. A słuchajcie, w czwartek, do środy się czułem rewelacyjnie, a w czwartek zaczęło się już słabo. W piątek już było też tak słabo, że w końcu wylądowałem na SOR-ze w Cieszynie. Lekarz powiedział, że pana stan jest tak słaby, tak zły, że my to pana musimy zostawić w tym szpitalu, bo nie ręczymy, co będzie dalej. To był piątek, wieczór. Sobotę, niedzielę jeszcze pamiętam. Od poniedziałku już mnie nie było na tym świecie. To znaczy gwoli ścisłości. Nie umarłem fizycznie, bo chociaż lekarze z OIOM-u przychodzili konsultować mój stan, żeby ocenić, czy nie trzeba mnie zabrać na OIOM, ale mnie już nie było. Zostałem w ogóle przeniesiony do innej rzeczywistości. I to tak realnej, słuchajcie, jak teraz to, że stoję tutaj przed wami i mówię do was. Mój stan był krytyczny. Jak się później dowiedziałem, kilkaset osób modliło się o mnie w tym czasie, co byłem w szoku po prostu, że nagle stąd, stamtąd się dowiadywałem, że ktoś się o mnie modli. Za to wszystkim dziękuję bardzo, ktokolwiek to był. I słuchajcie, nie było mnie przez 3 dni kompletnie. I w tym czasie, słuchajcie, ja byłem przekonany, że umarłem, ponieważ moja świadomość pracowała dalej, ciało już nie, ale świadomość tak. Więc ja byłem przekonany, że umarłem. Absolutnie przekonany, święcie przekonany. Dlaczego? Dlatego, że nawet słyszałem rozmowę pielęgniarek, które do siebie mówią, że mnie tam myły mnie i tak dalej, mówią, a resztą to już się zajmie Kalia. No to słuchajcie, jak słyszysz takie rzeczy, dla niewtajemniczonych Kalia po cieszyńsku czy po śląsku to jest już zakład pogrzebowy, no to co byście sobie pomyśleli? Poza tym to przekonanie, niesamowita świadomość tego, że już nie żyję. Tego, co, wiecie, takie myśli się pojawiały. Co moja żona zrobi teraz? Jak ona sobie poradzi? Przecież ja płacę wszystkie rachunki, ona nawet nie ogarnia konta. Przecież jak ona ogarnie w ogóle mój pogrzeb? Przecież ona tego psychicznie nie zniesie. To było mega autentyczne. Ale wiecie, w tej historii jest dramat o wiele większy. Mianowicie, ja byłem przekonany, że idę do piekła. Ja to widziałem. Widziałem sąd Chrystusowy i widziałem siebie na tym sądzie i widziałem, że idę do piekła. I wiecie, najgorsza w tym wszystkim była świadomość, że ja nie jestem w stanie już tego zmienić. I to jest mój apel dzisiaj do was chyba najbardziej, największe przesłanie z mojego świadectwa jest takie. Nie załatwisz tego po śmierci. Nie załatwisz tego po śmierci. Dzisiaj jest dzień zbawienia, mówi Biblia.
Dzisiaj jest czas, kochani. Nie odkładaj tego na później, jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, bo skąd wiesz, czy dożyjesz jutra? Wiecie, moi teściowie, jedno i drugie, odeszło tak. Po prostu pstryki ich nie ma. Oni nawet by nie zdążyli się pojednać z Bogiem, bo nawet nie mieli czasu na to. Po prostu pstryk i ich nie ma. I wiecie, w tej historii, kiedy już w końcu zacząłem się powoli wybudzać, odzyskiwać przytomność, to też ja byłem tak przekonany, że ja nie żyję, tak święcie przekonany, bo to było tak realistyczne, najbardziej realistyczne chyba, bardziej nawet niż to teraz, że chodzę po tej scenie. Że jak się już wybudzałem z tego i pielęgniarki i lekarze do mnie przychodzili, to ja wrzeszczałem do nich, dajcie mi spokój, przecież ja nie żyję. Odejdźcie ode mnie. Czemu mi zawracacie głowę? A co w tym czasie robił Kościół? Kościół, kochani, modlił się żarliwie i usilnie o to, żeby Bóg przywrócił mi życie. Bo to naprawdę, słuchajcie, było na włosku. Naprawdę to było na włosku. Moje życie wisiało na włosku. Po prostu chwila i już by mnie nie było. Później, wiecie, pytałem się, Boże, co chcesz mi powiedzieć przez tą historię? Dlaczego pokazałeś mi, że idę do piekła? Co to znaczy? Przecież ja oddałem Ci swoje życie i wiem, że jestem zbawiony. Bóg mi odpowiedział, że po prostu idź i mów i przestrzegaj innych, zanim będzie za późno. Więc dzisiaj jestem tu po to, żeby Ci powiedzieć, że jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, to być może to jest Twój ostatni moment. Skąd wiesz? Ja Ci życzę 100 lat życia z serca. Ale wiecie, jak jest? Dzisiaj jesteś, jutro Cię nie ma. Czy jesteś pewny, że jesteś zbawiony i że nie będziesz płonął w jeziorze ognistym? Czy jesteś pewny, że wieczność spędzisz w obecności Jezusa Chrystusa, tego, który pierwszy Cię umiłował i pierwszy oddał za Ciebie swoje życie? Jeżeli nie jesteś tego pewien na 1000%, nie mówię Ci na 100, ale na 1000, to pojednaj się z Bogiem, dlatego że Boże Słowo mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to, wiecie, nie chodzi o śmierć fizyczną, bo taką to wszyscy umrzemy prawdopodobnie, tylko chodzi o śmierć duchową, o wieczne odłączenie od Boga. Kochani, ja przez tą chwilę, którą tam przeżyłem, to było już nie do wytrzymania i nie do zniesienia ta myśl. A to trwało raptem 3 dni. Znaczy, w mojej perspektywie czasowej to też trwało inaczej, bo mi się wydawało, że to była chwila, to się okazało, że 3 dni minęły. I kochani, skracając historię, zacząłem się wybudzać z tego letargu, zaczęły wracać parametry, oczywiście nerki nie pracowały. Wiecie, tam szereg było takich szczegółów. Ze wszystkiego Bóg mnie wyciągnął. Ze wszystkiego. Nerki zaczęły pracować, wszystko zaczęło powracać do życia. I co się okazało? Że lekarze byli zdumieni. Nawet jak wychodziła doktorka z pielęgniarką, to do siebie mówiły, ale ten Lewicki się szybko powziął. Niesamowite. Ponieważ mój stan był tak zły, że to było nie do wiary, żeby po 3 dniach, tak jak Pan Jezus zmartwychwstał, ja także powróciłem do życia. Zacząłem powracać do życia. I tak naprawdę w piątek już byłem prawie normalny, a w sobotę już całkowicie wszystko odeszło. Wszystko. Już byłem całkowicie na tym świecie świadomy, zdrowy, nerki zaczęły pracować. Wszystko powróciło do stanu, w jakim powinno być. Ale przecież ja mam raka. No więc kolejne chemie. I słuchajcie, 12 maja tego roku miałem robioną kolejną tomografię, znaczy nie tomografię, tylko kolejny rezonans magnetyczny. I na tym rezonansie magnetycznym wyszło. Że raka już nie ma. Wiecie, gardło mi ściska, bo nie potrafię mówić o tym bez emocji, po prostu wiedząc, jak Bóg jest cudowny, jak On po prostu kocha człowieka, jak On pragnie jego ratunku, często o wiele bardziej niż ten człowiek sam tego pragnie. Wiecie, rozmawiałem w szpitalu z człowiekiem, który miał 3 miesiące życia, tyle mu dawali lekarze i on nic nie chciał z tym zrobić. Ja mówię, chłopie, przecież ty możesz być zdrowy. Nie, on woli umrzeć. A mówię, masz wnuki?
No mam. Kochasz je? No kocham. No to masz dla kogo żyć. Także wiecie, to wcale nie jest takie oczywiste, że my z serca pragniemy ratunku. Czasami oszukujemy samych siebie i sobie udajemy takich, wiecie, siłaczy, że a, ja sobie tam dam radę. Ale jak staniesz przed Bogiem, to co mu powiesz? Też będziesz kozaczył? Tam już nie będzie żadnego usprawiedliwienia, że podeptałeś ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bo wiecie, możemy mieć różne grzechy. Możemy palić papierosy, pić alkohol w nadmiarze, możemy wszystko, to tamto, siamto, zdradzać żonę i tak dalej. Ale wiecie, największym grzechem człowieka chyba jest to, że zlekceważył ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, że Bóg z miłości do człowieka to, co miał najcenniejszego, podarował, żeby ten człowiek był uratowany, żeby on mógł żyć na wieki, żeby nie umarł tą śmiercią duchową, a człowiek to po prostu lekceważy. Więc jeśli do tej pory jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, nie padłeś na kolana, nie prosiłeś Go o przebaczenie, nie wołałeś do Niego: Jezu, przebacz mi nie tylko wszystkie moje grzechy, ale to, że miałem wyrąbane na Ciebie i sobie żyłem po swojemu, jak mi się żywnie podobało. I jeśli nie zawołasz: Jezu, stań się moim osobistym Panem i Zbawicielem, to jaki będzie Twój los? To kiedy umrzesz, będziesz miał tą samą świadomość, którą ja miałem. Że idziesz na zatracenie, i że już nie ma odwrotu. Kochani, to, że nie ma odwrotu, to było po prostu dla mnie przerażające. To było przerażające, że ja już nie jestem w stanie zmienić w ogóle swojego losu i swojej sytuacji. Jeszcze do tego to absolutne przekonanie o tym, że nie żyję. To sobie możecie wyobrazić, jak się czułem. Ale z Bożej łaski był powrót i z Bożej łaski to było tylko taka wizja, żebym mógł się dzielić tym dalej z wami i powiedzieć wam, jak to później wygląda. I słuchajcie, jeszcze to leczenie jest ostatnią chemię, teraz mam przed sobą, ale moja doktorka się zaśmiała, od razu mówiła: nie ma już choroby, jest pan całkowicie zdrowy, ale leczenie musi pan dokończyć. No więc muszę dokończyć to leczenie, muszę jeszcze chodzić w tej śmiesznej maseczce, żeby dbać o tą swoją odporność, ale jedno jest pewne. Swoje życie, swoje uzdrowienie absolutnie zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście, że lekarze zrobili swoje, nie umniejszam tego i pozdrawiam zarówno oddział wewnętrzny w Cieszynie, jak i hematologiczny w Bielsku-Białej. Oni tam robią swoją robotę i też Bóg ich uzdolnił do tego, dał im mądrość i to jest wszystko super. Ale wiecie, spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy leczyli się na tego chłoniaka przez pół roku, rok, a jeden pan nawet leczył się 5 lat i nie mógł się z tego wyleczyć. A ja, słuchajcie, 2 miesiące i nie ma raka. I nie ma raka. I to jest po prostu ewidentne Boże działanie. Tym bardziej, że Bóg mnie podniósł z łoża śmierci. Taki jest cudowny, wszechmogący Bóg. Pytanie, czy znasz takiego Boga? Bo nie chodzi nam tutaj o Boga z obrazka, mi przynajmniej nie chodzi o Boga z obrazka, nie chodzi o Boga z krzyżyka. Mi chodzi o żywego, realnego, potężnego Boga, który ukochał Cię ponad wszystko, dając Ci wszystko, co miał najcenniejsze. Wyobraź sobie najcenniejszą rzecz, jaką masz w życiu. Najcenniejszą rzecz dla Ciebie. To może być samochód, dom, syn, córka, wnuki, cokolwiek. Najcenniejszego, co masz w życiu. I wyobraź sobie, że masz to poświęcić dla kogoś. Czy byłbyś w stanie? A teraz wyobraź sobie, że Bóg poświęcił 1000-kroć więcej. Wiecie dlaczego? Ja kiedyś zrozumiałem, co to znaczy. Co to znaczy, że Jezus zawołał na krzyżu: Jezu, Ojcze, dlaczegoś mnie opuścił? Wiecie, bo oni zawsze byli jedno ze sobą. Oni nigdy nie byli w rozłące. Ale kiedy Jezus przyjął Twój śmierdzący grzech i mój śmierdzący grzech na siebie, święty Bóg odwrócił się od swojego Syna. I to była największa tragedia w historii całego zbawienia, że oni nagle musieli się rozstać. I Ojciec odwrócił swój wzrok od Syna z powodu Twoich i moich śmierdzących grzechów. I dlatego Jezus zawołał: Ojcze mój, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Więc Bóg podarował 1000 razy więcej
niż ty czy ja bylibyśmy w stanie. Kochani, błogosławię was z całego serca i pragnąłbym, żeby ktokolwiek na tym miejscu jeszcze nie poznał tej miłości, nie poznał tej wolności, nie poznał tego błogosławieństwa. Wiecie, mógłbym tu godzinami mówić, jak po kolei jedno za drugim Bóg czynił. To było niesamowite po prostu. Nerki zaczęły pracować, wszystko zaczęło pracować po drodze. No, nie sposób tego wszystkiego wymienić. Także niech Jemu się należy cześć i chwała, a wy miejcie dalej dobry i wspaniały czas.